Dzień dobry Państwu. Dzisiaj rozmawiamy o przyjemności. Bardzo nieprzyjemny temat dla niektórych, aczkolwiek rzecz jest o tyle ciekawa, że napisano ostatnio książkę bardzo ciekawą o godnym obiekcie pożądania. W moim wirtualnym studiu dzisiaj Katarzyna de Lazari Radek. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I Dzięki, pan jestem. Paweł Łuków, profesorowie Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu Warszawskiego. To znaczy profesor Paweł Łuków Uniwersytetu Warszawskiego i Doktor jeszcze. Katarzyna de Lazari Radek Uniwersytetu Łódzkiego. Chciałbym najpierw kilka słów usłyszeć od autorki, o czym rzecz jest. Ponieważ nasz program ma charakter popularny raczej, to rzecz jest bardzo naukowa, ale jednocześnie dotyczy bardzo ciekawej rzeczy, chyba wszystkich ciekawi przyjemność. O czym książka traktuje? Dziękuję Ci, Jarku, bardzo. Dziękuję za spotkanie, za jego inicjację. Dziękuję, Pawle, że się zgodziłeś w nim również uczestniczyć. Książka jest o dobrym życiu. Zastanawiam się, czym jest dobre życie dla nas, jako beneficjentów. No i stawiam tezę, że tym dobrym życiem jest rzeczywiście godny pożądania stan świadomości. Czyli taka świadomość, o której myślimy w chwili jej doświadczania, że jest dobra, że jest właśnie pożądana, że jest czymś, na czym nam zależy, co uznajemy za wartościowe. I to jest to uczucie przyjemności. Ale no jakby w toku pisania całej tej książki brałam pod uwagę inne teorie. To są takie, powiedziałabym, teorie już klasyczne w filozofii analitycznej. Niektóre z nich są subiektywne, czyli teorie te głoszą, że czymś dobrym może być tylko to, co z nami rezonuje. To jest taki termin, jednym słowem, to jest coś, co nam się podoba, co sami uznajemy za coś dobrego właśnie. I są jeszcze teorie obiektywne. To są takie, które nie zważają na to, co sądzimy na temat wartości. Tak najogólniej rzecz ujmując, jednym słowem, właśnie są obiektywne dlatego, że niezależne są od naszego zdania, od tego, czy nam się to podoba, czy nie, czy zaznajemy jakichś dobrych uczuć, których pragniemy, czy nie. Taką teorią subiektywną, klasyczną jest teoria pragnień, mówiąca tyle, że dobre dla mnie jest to, co spełnia moje pragnienie. No i ja w tej książce staram się pokazać, że choć pomysł no jest taki dobry na pierwszy rzut oka, to po głębszym przyjrzeniu się okazuje się, że możemy pragnąć po pierwsze rzeczy, których będziemy później żałować. Tu jest ta ciekawa różnica w czasie, jednym słowem czegoś w tej chwili pragnę, ale jak się spełni, to może się na przykład okazać, że właśnie już mi na tym nie zależy, albo wręcz, że będzie to jednak koniec końców coś dla mnie złego. I stąd takie pomysły na łonie tej teorii, żeby ją jakoś zracjonalizować, to znaczy powiedzieć nie, nie, to nie chodzi o takie po prostu pragnienia i o to, i o ich spełnienie, ale tu chodzi o takie racjonalne pragnienia. Jednym słowem chodzi o wypełnienie tylko tego, co byłoby z racjonalnego punktu dla mnie dobre. I to już nas przybliża w kierunku właśnie teorii obiektywnych. Jednym słowem, że to już chodzi o tą racjonalność, a nie to prawdziwe rezonowanie ze mną. Teorie obiektywne, powiedziałabym, są chyba tak czasowo najstarsze, no bo tutaj o Arystotelesie możemy powiedzieć i o cnotach na przykład. Taki termin ostatnio używany troszkę może w innych kontekstach, ale filozoficznie istotny. No i mówi się o tym, co dobre dla nas z takiego właśnie obiektywnego,
niezależnego punktu widzenia wypełnianie na przykład pewnych cnót, tak? Czyli tam no, tradycyjnie męstwo, prawda, sprawiedliwość, tak? No ale z tymi teoriami znowu jest tak, przynajmniej właśnie tak patrząc pod kątem czysto filozoficznym, że cóż mi z dobrego życia, jeśli mi na tym nie zależy, tak? Czyli cóż mi po sprawiedliwości, prawdzie i wiedzy, o dziękuję, jeśli nie zależy mi na tym. No i tutaj wchodzę ja z hedonizmem i mówię, moja teoria to jest taka teoria środka, tak zwana teoria hybrydowa. Z jednej strony ja mogę nie chcieć przyjemności, czasami tak bywa, prawda, że ktoś nam coś proponuje, a my mówimy, nie, wolę co innego, nie chcę tej przyjemności. Ale z przyjemnością jest tak, że jak już jej zaznam, jak już jej doświadczam, to jest takie uczucie, które myśląc tylko o nim, jakby takie trochę preparując, ja w zasadzie nie mogę go nie pragnąć, nie mogę go nie chcieć, nie mogę myśleć o nim jako o czymś złym. To jest taki ciekawy wątek, bo oczywiście my sobie łatwo możemy wymyślić takie doświadczenia, które nie są taką czystą przyjemnością, prawda? No nie wiem, odmawiam sobie słodyczy, bo chcę być zdrowa, kupuję sobie ciastko i oprócz tej przyjemności, którą czerpię z owego ciastka, mam wyrzuty sumienia, które wcale nie są jakimś takim uczuciem sympatycznym, prawda? No ale tutaj ważnym elementem jest jakby rozróżnienie tego, co się dzieje w takim doświadczeniu. No i koniec końców mówię, że tak, że ta przyjemność warunkuje niejako nasze dobre życie. To znaczy, oczywiście nie jest jedyną rzeczą, na jakiej nam zależy, ale być może powinniśmy prowadzić nasze życie tak, żeby była jakby no, takim uwieńczeniem wszystkich naszych starań. Bardzo dziękuję za ten wątek ostatni. W pewnym sensie pojawił się czas jako czynnik istotny. Mnie się wydaje, że to jest bardzo fascynujący temat w ogóle, bo nasza kultura, w myśl tego, co również przeczytałem, bo przeczytałem między innymi o polemice dwóch wielkich postaci XIX wieku, Johna Stuarta Milla i Carlyle'a, który polemizował właśnie z hedonizmem bardzo charakterystycznie, bo odwołując się no, do takich właśnie bohaterskich jakby wątków. On jest, jak wiadomo, autorem właśnie bohaterów i on jest również tym, który gloryfikuje no, cnoty bohaterskie, utożsamiane kiedyś właśnie z męskimi. Między innymi no, mówi o wszystkich prorokach, wielkich fundatorach religii. No i w tych religiach, które dominują w Europie i w kulturze naszej, wydaje mi się, że cierpienie, najbardziej to widoczne jest w mesjanizmie, jest no, apoteozowane. Czy wobec tego tezą książki jest, że to wszystko jest nieistotne i że najważniejsze to jest właśnie przyjemność w życiu. Coś w rodzaju skandynawskiego hygge, chociaż oczywiście hygge ma inne wątki także estetyczne wmieszane w to wszystko, tam nie tylko o przyjemność idzie, no ale coś w tym guście, czy też coś innego. Czy tylko przyjemność się liczy, a może no właśnie, może powinniśmy cierpieć? Może pan profesor Łuków? Ja właśnie myślę, że pytanie filozoficznie trudne i być może wręcz bulwersujące, to jest właśnie to, czy wyłącznie przyjemność.
Bo jakoś mam takie wrażenie, że naprawdę trzeba by się bardzo daleko posunąć w nierozsądku filozoficznym, żeby twierdzić, że przyjemność nie ma żadnej wartości w żadnych okolicznościach i niezależnie od warunków. To znaczy przyjemność nawet tak, czy tak definiowana, jak robi to Kasia, bo to nie jest jedyna znana, przynajmniej w historii filozofii, sposób rozumienia, nie jest jedyny sposób znany sposób rozumienia tego pojęcia, pojęcia przyjemności. Ale ja myślę, że zasadnicze pytanie jest nie takie chyba, czy przyjemność jest stanem godnym pożądania. Jest. Myślę, że większość kultur, powiedzmy tak jak patrzymy na przykład na kulturę świata, tak zwanego świata zachodniego, ma problem z tym, w jaki sposób znaleźć dla niej miejsce w jakimś szerszym wizerunku świata, w szerszym obrazie świata. Mówiąc inaczej, spór dla mnie hedonista filozoficzny to nie jest ten, kto po prostu twierdzi, że przyjemność jest czymś wartościowym, godnym pożądania, czymś, o co warto zabiegać, tylko ten, kto twierdzi, że to jest jedyne dobro i całe dobro, jakie jest człowiekowi dostępne. To będzie taki, powiedzmy, z krwi i kości hedonista. No i takich kulturowo, historycznie rzecz biorąc, w filozofii jest dosyć niewielu. No tutaj Kasia wspomina o Milu oczywiście, bo o Milu w tym kontekście nie wspomnieć się nie da. Kiedy to jego rozróżnienie na przyjemności i wyższe. No jest właśnie taką próbą przemycenia tego, że co prawda przyjemność to jest jedyna rzecz, która się liczy, no ale te przyjemności to jednak są takie w lepszym guście i w gorszym guście, prawda? No i wtedy mamy te paradoksy związane z jakościami, z rzędami dóbr, czy jakościowymi różnicami pomiędzy dobrem, czy rodzajami dobra i tak dalej. Więc ja sądzę, że to jest pytanie. Więc i teraz chyba i drugie pytanie jest takie: jeśli już będziemy wśród tych, którzy twierdzą, że przyjemność jest dobrem, ale nie jedynym, to wtedy jest kwestia proporcji. Co jest tą drugą rzeczą i w jakich proporcjach? No, ja mam takie wrażenie, że kultura, z której my się troje wywodzimy, no jest w sensie szerokim. Jest kulturą, która w dużym stopniu jest bardzo podejrzliwa w stosunku do przyjemności. To znaczy, że przyjemność jest czymś, na co trzeba uważać, co do czego trzeba mieć się na baczności. Być może dlatego, że oprócz tego wiemy, że jesteśmy istotami podatnymi na namiętności, na porywy, że możemy nie wykonać wystarczająco dogłębnego namysłu przed działaniem i w związku z tym dać się ponieść jakiemuś pragnieniu, na przykład w oczekiwaniu przyjemności, bądź przedłużać przyjemność ponad miarę z zaniedbaniem czegoś innego. I tu jest pytanie, jak sądzę, szczególnie ważne, w jaki sposób w ramach tego, co możemy nazwać udanym ludzkim życiem, jakie miejsce, na jakich warunkach powinna zajmować przyjemność. Hedonista, tak jak ja rozumiałbym hedonizm jako takie bezkompromisowe stanowisko, powiedziałby na żadnych warunkach. Nie ma żadnych warunków, jakie musi spełnić przyjemność, aby mogła być podstawowym kluczem do udanego życia. A pozostali, no to są ci, co już oczywiście w znakomitej większości, może z wyjątkiem naprawdę już lunatyków, będą mówili: przyjemności są ważne, trzeba im dać odpowiednie miejsce, radość, satysfakcja, ta wielka lista przyjemności, którą Kasia w zakończeniu książki podaje, czy rzeczy, które sprawiają nam przyjemność, czy dzięki którym przeżywamy przyjemności. Ta lista staje się piękna. Jest piękna w mojej ocenie nie dlatego, że to są po prostu przyjemności, tylko dlatego, że to są pewne stany życia, które są jakoś wartościowe i w dodatku jeszcze sprawiają nam radość. A no To widzisz. powie hedonistka. Tak. Fajnie, że o tym wspomniałeś, o tej liście, bo moim zdaniem ona dobrze pokazuje, że te wszystkie rzeczy nie byłyby dla nas dobre, jeśli one by właśnie nie były, no użyję jeszcze raz tego terminu, uwieńczone przyjemnością.
Tak? Czyli jeżeli sobie wyobrazimy to, co robimy zazwyczaj, i z tym nie wiązałoby się żadne uczucie, o którym myślimy, żaden stan naszej świadomości, o którym myślimy właśnie, że jest on dobry, no to wtedy te nasze starania, te czyny, działania, dążenia nie przynosiłyby nam dobrego życia. Jednym słowem, no, to jest rzeczywiście tak postawienie sprawy, po co nam wiedza, po co nam wolność, po co nam prawda, jeżeli my nie czerpiemy z tego tych stanów świadomości, w których chcemy być, tak? To znaczy, które są dla nas dobre. I tutaj Jarek powiedział o cierpieniu, no i oczywiście ja tym zdaniem zaczynam tą książkę zupełnie specjalnie, tak? To znaczy uznaję, że pierwszą rzeczą, jaką zauważamy w naszym życiu, to jest cierpienie. To myślę, że psychologia całkiem sporo może nam o tym powiedzieć, czemu tak jest, czemu zazwyczaj uznajemy, znaczy zauważamy to, że cierpimy i dlaczego to jest tak istotne i czemu filozofia tak często się na tym skupiła. Przychodzimy na świat krzycząc, płacząc. Tak, ale jednocześnie na przykład położenie dziecka na piersi matki jest dla tego dziecka przyjemne, a ono przestaje płakać. Także te dwa uczucia tutaj za Benthamem bym powiedziała, tak, czyli cierpienie i przyjemność, no są nam dane od początku, to można ewolucyjnie wytłumaczyć naturalnie, ale to, co chciałam zauważyć, to to, że my nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak często my jesteśmy właśnie w tym stanie przyjemności. My często myślimy, że przyjemność to jest po prostu ta ekstaza, tak? Związana z jedzeniem, seksem, przebywaniem z innymi, tak? Pięknymi widokami, fantastycznymi wakacjami i tak dalej, i tak dalej. A przyjemność jest czymś, może być czymś znacznie delikatniejszym. Są oczywiście te stany ekstazy, ale powiedziałabym, że są takie stany zwykłe, tak? To uczucie przyjemności, myślę, towarzyszy nam w zasadzie przez większość życia. My zauważamy, że coś jest nie tak właśnie wtedy, jak zaczynamy cierpieć. Jeśli tak by było, niektórzy neurolodzy mówią, że tak jest i tutaj no, do nich się odwołuje. Jeżeli tak by było, no, to oznacza, że ta przyjemność jest naszym w zasadzie ciągłym doświadczeniem. My jesteśmy w takiej stanie prawie permanentnej górki, która jest właśnie przerywana jakimiś wydarzeniami i wtedy jest takie ocknięcie, tak? My nagle zauważamy, że coś jest nie tak, ale my to zauważamy wtedy, jak tą przyjemność nam się zabiera, jak tą takie normalne, dobre życie od początku, tak, od kawy, poprzez ciepłą pierzynę wieczorem jest nam odebrane. Pozwolicie w takim razie, że teraz bardzo osobiście zapytam o jedną rzecz, mianowicie jeśli pojawia się tutaj już kwestia właśnie tego poczucia komfortu jako przyjemności, bo to jest, mam takie przeświadczenie, że człowieka czyni wolnym zgoda na dyskomfort, że człowieka czyni wolnym zgoda na to, żeby wyjść ze strefy komfortu. To jest teza oczywiście, która jest obecna na przykład w przesłaniu według niektórych interpretacji ewangelicznych przesłaniach, ale także na przykład u Ericha Fromma, ucieczka od wolności. Chcemy przyjemności na przykład przez to, że chcemy się podporządkować wodzowi, i mamy przez to przyjemność, natomiast wyjście poza odruch stadny podporządkowania się wodzowi to jest nieprzyjemność. Co z takimi faktami zrobić? Bo oczywiście ja się cieszę się, że hedoniści niekoniecznie są freudystami, którzy uważają, że wyłącznie popęd płciowy, libido jest najważniejszy, aczkolwiek on oczywiście dodał też pęd ku śmierci jako drugi instynkt. No ale co w takim razie z tym poczuciem dyskomfortu i wolnością? Ja myślę, że trzeba przede wszystkim pamiętać, że
Przyjemność to jest jedna z cegiełek pewnego większego projektu, jeśli byśmy mieli myśleć na temat tego, co czyni ludzkie życie udanym czy właściwym. Ponieważ przyjemność na pewno musi tutaj się znaleźć, tak jak już mówiłem wcześniej, ale sądzę, że no na przykład to, o czym mówisz, o powiedzmy dokonywaniu pewnych poświęceń, przezwyciężaniu trudności, to są rzeczy, które my często dzięki odpowiedniemu warunkowaniu kulturowemu, które cenimy i co więcej, z chwilą, kiedy je robimy, możemy nawet odczuwać pewnego rodzaju, no właśnie, tak rozumianą przyjemność, jak ją definiuje Kasia. Możemy mieć przeświadczenie, że znajdujemy się w stanie, o którym sądzimy, że powinien trwać dłużej, że powinna kontynuacja jego następować. Mogę sobie wyobrazić przecież kogoś, kto stoi, powiedzmy, w obronie praworządności, ponosi różne ciężary, ale odczuwa głębokie poczucie satysfakcji, że jest przyzwoitym człowiekiem, że pewnych rzeczy nie odpuszcza. Samo bycie, powiedzmy, ofiarą rozmaitych kalumnii nie jest naturalnie źródłem przyjemności, ale to, że jest się osobą, która jest przywiązana do pewnych ideałów, jest bycie, robienie rzeczy, które są świadectwem przywiązania do tych ideałów, będzie elementem, będzie, może być źródłem, czy jest źródłem przyjemności właśnie w takim rozumieniu. To nie jest przyjemność rozumiana jako rausz, to nie jest przyjemność rozumiana jako ekstatyczny stan. To jest przyjemność rozumiana jako pewnego rodzaju, nazwijmy to, chwilotrwaj, prawda? Pewnego rodzaju cisza nawet to może być. Pewnego rodzaju uspokojenie, wycofanie, tak jak wtedy, kiedy powiedzmy po całym pracowitym dniu człowiek się kładzie do łóżka i ma to poczucie, ach, prawda? To jest tego rodzaju przyjemność. Tylko mnie tak rozumiana przyjemność, tutaj pozwolę sobie się poczepiać, kojarzy się w sposób taki trochę kwietystyczny. Jest taki opis u Hume'a, nie wiem czy pamiętacie, jest taki fragment w esejach, w których on mówi, że oto wchodzimy do domu pewnego człowieka, który jest zaradny i tak dalej i widzimy, że wszystko tam jest dobrze poukładane, od razu wyobrażamy sobie, że właściciel tego oto domu jest troskliwy i tak dalej i ogarnia nas uczucie przyjemności. Otóż to tak wygląda, taka mieszczańska przyjemność, prawda? Taka właśnie przyjemność, która trochę jest bez ambicji, żeby się powiedzieć prowokacyjnie. Ten, kto staje na barykadzie, on walczy o przyjemność, która jest naładowana ambicją. A ten, kto cieszy się, że ma wystarczająco dużo drewna do kominka, żeby rano było jeszcze ciepło, no to są ważne rzeczy, żeby było to drewno. Ale większość ludzi powie, wyczerpywanie w tym udanego życia to jednak jakiś błąd. Ja oczywiście wiem, że Kasia nie twierdzi, że to tak ma być całe. To znaczy ona będzie tutaj z Milem jak najbardziej, który mówi, że to nie chodzi o to, żeby była cały czas ekstaza, ani o to, żeby była cały czas taka flauta przyjemna. Tylko chodzi o to, że no, muszą być po okresach większych radości, jakiegoś rodzaju wyhamowanie, nazwijmy to, pewne spowolnienie intensywności, czy zmniejszenie intensywności tych uczuć i tak dalej. Że pewnego, coś musi się dziać, bo inaczej no, to będzie nuda i stupor. Ale jednak myślę, że może powiem inaczej. Co nie byłoby przyjemnością, zgodnie z tym rozumieniem przyjemności? Dobra, to teraz tutaj jest tyle elementów, żebym się nie pogubiła. Ale to ja w takim razie przepraszam, że wejdę w słowo, zanim żebyś może przygotowała tę odpowiedź. To Mill wydaje mi się o tyle istotny tutaj jako przykład, że no on wspierał walkę kobiet, prawda? To znaczy jakby i zasadniczo jakby takie demokratyzujące procesy w społeczeństwie konserwatywnym bardzo Wielkiej Brytanii. No, ale to tak na marginesie wydaje mi się. Jak Bentham i Sidgwick, dwóch innych ważnych utylitarystów XIX wieku.
Tak, więc zaczęłam od tego, że hedonista to nie jest człowiek, który lata za każdą nadarzającą się przyjemnością bez rozumu, prawda? Jeżeli patrzymy na całe swoje życie, to jest znowu taki ciekawy moment, to my no, wyobrażamy sobie to życie właśnie jako pewną całość i w związku z tym my rozumiemy, że na przykład trzeba teraz troszeczkę pocierpieć, żeby później coś z tego wysiłku mieć, tak? Jednym słowem, no nie wiem, uczymy się, czy studiujemy, czy pracujemy ciężko, żeby właśnie coś osiągnąć i mieć z tego ową radość czy przyjemność, tak? Idziemy do dentysty i chwilę cierpimy po to, żeby nie cierpieć bardziej w przyszłości i tak dalej, prawda? Więc hedonista bierze to wszystko pod uwagę. Więc to jest pierwsza rzecz. W związku z tym stara się, tak jak każdy z nas, tak programować to swoje życie, no, żeby ono było, Paweł może powie, najbardziej satysfakcjonujące. Ja nie przepadam za tym słowem, ponieważ... Ja bym tak nie powiedział. Dwuznaczne, okej. Prawda? To znaczy satysfakcjonujące, jeśli to jest ocena, to my w tej ocenie czynimy pewne błędy. Tutaj Daniel Kahneman jest bardzo pomocny. Natomiast jeżeli to jest to uczucie, czyli jakby chodzi nam o to, żeby mieć pełne życie, żeby sobie spojrzeć na niej i pomyśleć, tak, dobrze je przeżyłam, coś zrobiłam i tak dalej, to powiem, to wszystko jest bardzo ważne, ale najprawdopodobniej da się je sprowadzić do właśnie stanu świadomości, który my uznajemy za dobry. No i teraz... I przepraszam bardzo, że wejdę w słowo. Czyli jednym słowem, hedonista to nie jest na przykład Woody Allen, który w jednym ze swoich filmów ma taki sprzęt o nazwie orgazmotron, do którego się wchodzi. Hedonista, hedonistka to nie jest to. Powiedziałabym, że to taki jest mało racjonalny hedonista. Oczywiście można to sobie jakoś tam wyobrazić, no ale... Bierzemy pod uwagę to, kim jesteśmy, gdzie żyjemy, jaką mamy konstrukcję psychiczną. Rozumiemy, że potrzebujemy różnych źródeł owej przyjemności, że czerpiemy właśnie tą satysfakcję z różnych rzeczy. W związku z tym chcemy też do nich dążyć, tak? Natomiast tutaj jest, mówiliście o milu kilkukrotnie. To jest pierwsza rzecz, o której muszę powiedzieć, a druga to o tym Hume'ie i o tym takim życiu sielankowym. To takie jest mocno brytyjskie, powiedziałabym, mocno angielskie. No więc najpierw ten mil i te różne przyjemności. Ja specjalnie tak definiuję tą przyjemność, żeby była jasność, że czym innym jest źródło, a czym innym jest samouczucie. W związku z tym, moim zdaniem, choć na pierwszy rzut oka wydaje się to dziwne, ale moim zdaniem nie ma różnicy między przyjemnością, którą ja odczuwam z fantastycznego seksu i przyjemnością, którą ja odczuwam czytając fascynującą książkę. Te doświadczenia są różne, nie ze względu na przyjemność, ale ze względu na to, że one w ogóle są różne, to znaczy seks jest czymś innym niż czytanie. W związku z tym ten podział na wyższe i niższe przyjemności jest moim zdaniem błędny, bo on nie pokazuje w ogóle, czym jest doświadczenie przyjemności. To znaczy tym takim lukrem, które my sobie możemy położyć w zasadzie na cokolwiek, tak? I na inne uczucia, i na emocje, i na działania, i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli chodzi o tego Hume'a i to życie takie sielankowe, to muszę powiedzieć, że choć znowu świat nas wzywa, prawda, i my zdajemy sobie sprawę, że mamy, że nie wiem, mamy obowiązki względem innych, że nie wiem, świat się wali, coś trzeba z tym zrobić, prawda, myślimy o przyszłych pokoleniach i tak dalej, więc my to wszystko bierzemy pod uwagę, najprawdopodobniej powinniśmy brać pod uwagę i to nasze życie będzie pełniejsze, jeżeli weźmiemy to pod uwagę. Ale jeżeli myślimy tylko o własnym życiu i o tym, jak chcemy je przeprowadzić, to ja nie wiem, dlaczego nie mielibyśmy też tak zwanie rzucić wszystkiego i wyprowadzić się w Bieszczady bądź na Mazury i tam doglądać
tego, czy mam tą, te drwa do kominka, prawda? Znaczy, no, czy wąchać kozy, jak Stasiuk, przepraszam. Dokładnie. Znaczy nie będę oceniać też innych wyborów i mówić, że ktoś prowadzi, prawda, życie jakieś gorsze, dlatego że jest zadowolony z tak zwanych małych spraw, tak? Czyli czegoś mniej ambitnego. Być może traci jakieś swoje umiejętności, być może nie wykorzystuje wszystkiego, co dała tak zwana natura, no ale nie musi, tak? Ja chcę zacząć od tego orgazmotronu, bo ja tego przykładu używam na wykładach z etyki, kiedy mówię o przyjemności i o hedonizmie. Orgazmotron na wykładach z etyki? Tak, no to jest przykład. Wszyscy studenci się budzą. Nie wiem, czy nie widać, żeby byli jakoś bardziej pobudzeni przed i po. Natomiast ja myślę, że rzeczą rzeczywiście filozoficznie ciekawą jest zadać sobie pytanie, dlaczego jest to jedna z najbardziej komicznych scen w historii filmu. Dlaczego nas to śmieszy? Otóż najbardziej prosta odpowiedź, można oczywiście budować na tym wiele różnych rzeczy, ale najbardziej prosta odpowiedź jest taka, ponieważ ten pomysł z taką quasi budką telefoniczną, prawda, która sprawia nam przyjemność i koniec, jest w rzeczywistości ośmieszeniem idei, że jest nam wszystko jedno, kiedy, jak, z kim, gdzie i tak dalej. Byle tylko odpowiednią dawkę przyjemności uzyskać. Co to oznacza? To oznacza, że bez odpowiedniego kontekstu, bez jakiegoś szerszego kontekstu, właśnie celów, porządków, hierarchii i tak dalej, przyjemność jest czymś, co jest wręcz no, śmiesznym, dziwacznym. Kasia, nie wiem do końca z jakich motywów, ale jest ważne, że masz w swojej definicji przyjemności, że twoja przyjemność, ta definicja przyjemności jest definicją dla ludzi, czyli ludzkiej przyjemności, a nie przyjemności w ogóle. Dlatego, że tam jest ten element osądu, ja bym to nazwał, czyli tego, że jest to coś, co jest godne tego, aby trwało nadal. To nie jest stwierdzenie wyłącznie poddanie się bierne czemuś. Jest tu zaangażowanie naszych zdolności do oceny. I teraz jest pytanie, i wracamy do orgazmotronu. Oceny z punktu widzenia czego? Z punktu widzenia czego my wiemy, że na przykład coś jest godne pożądania, nie tylko tego, że chcemy, aby trwało nadal, tak jak wtedy, kiedy mamy w ustach, nie wiem, wspaniałe ciastko, prawda, i chcę, żeby ten stan trwał dłużej, bo od tego pożeram więcej niż jedną porcję, prawda, bezmyślnie to robię. To nie jest tylko to, że ja wtedy mogę, proszę zwróćcie uwagę, przy trzecim ciastku mogę już nabrać przekonania, że nie powinna ta chwila trwać dalej w tym oto stanie. Ale mogę mieć ten osąd nie po prostu ze względu na sam ten stan, tylko ze względu na szerszy kontekst, na przykład moje przeświadczenie o rozmaitych reżimach dietetycznych. I z tego powodu mogę być przekonany, że nie powinienem brać, sięgając po kolejne ciastko, nie powinienem tego robić. Z orgazmotronem jest właśnie dokładnie na tym jego śmieszność polega tej sceny. Zabawność, że oto mamy do czynienia z przedstawieniem takiego prostego wyobrażenia, że chodzi wyłącznie o ilość i wyłącznie chodzi o pewnego rodzaju, jakbyśmy powiedzieli potocznie, nachapanie się. Nie, chodzi o to też, tak, przy okazji, to nie przypadkiem jest akurat orgazmotron, a nie jakaś inna przyjemność, żeby było jasne, bo chodzi właśnie o wskazanie czegoś, co ja odbieram w filmie, niedojrzałości naszego narratora, który mówi, gdybyśmy byli niedojrzali, to tutaj już by się całe nasze życie wypełniło całą wartością, ale ta wartość przyjemności, myślę, że tu się wszyscy zgadzamy. Przyjemność jest czymś dobrym na ogół, trzeba, ale ona wymaga struktury, wymaga porządku, wymaga ujęcia w jakąś większą całość. I wtedy możemy czerpać drugą przyjemność, o której Kasia wspomniała przed chwilą,
Mianowicie zastanawiając się nad tym, jak nasze życie się wiedzie, możemy czerpać przyjemność z rozmyślania tego, że wiedzie się akurat tak, a nie inaczej. Ale to, że ono się wiedzie akurat tak, a nie inaczej, i my jesteśmy przeświadczeni, że ten sposób trwania tego życia, czy toczenia się jego jest właściwy, jest efektem tego, że znowuśmy ujęli pewnego rodzaju strukturę, pewnego rodzaju porządek. Uznaliśmy, że pewnego rodzaju rzeczy są właściwe. Udało nam się uniknąć tych, które są zawstydzające i żenujące. Udało nam się uniknąć krzywdzenia innych i tak dalej. Ale te wszystkie rzeczy, mam wrażenie, nie da się ich wszystkich zdefiniować poprzez odniesienie do przyjemności. W tym sensie, wyłącznie do przyjemności, w tym sensie, że żeby móc powiedzieć, że jakiś stan jest godny tego, aby trwał, musimy mieć pewną strukturę pojęciową, ideałów, jeśli ktoś chce, celów życiowych, które będą mogły nam, pozwolą nam tego rodzaju osąd wydać. I od razu zastrzeżenie, bo się domyślam, gdzie mogę oberwać. O, zastrzeżenie jest takie. Nie przemawia do mnie idea bycia przeświadczonym, że coś jest stanem godnym pożądania, który nie jest następstwem jakiegoś rodzaju namysłu. To znaczy, który ma charakter całkowicie pierwotnej danej, że tak powiem. Bardzo ciekawie się tutaj zarysowuje konflikt między antropologami, można powiedzieć, czy antropologiami wręcz. To jest bardzo, bardzo interesujące. Zanim oddam głos Kasi, chciałbym powiedzieć, jeżeli chcecie coś dorzucić jeszcze do tego wątku, to takim finalnym rzutem, gdybyście mogli, bo mamy ograniczony czas, więc gdybyśmy mogli jakimś takim podsumowaniem, oprócz tej riposty, którą zapewne Kasia szykuje, to... Riposta nie będzie zbyt duża, ponieważ w zasadzie z większością rzeczy, o których Paweł powiedział, ja się zgadzam. To znaczy znowu hedonista taki jak ja bierze pod uwagę tą konstrukcję zarówno biologiczną, psychologiczną, jak i kulturową, tak? W związku z tym ja rozumiem, że jesteśmy na przykład istotami, które muszą sobie stawiać pewne cele, czy znajdować sens swojego istnienia. I nie zadowoli nas wyłącznie, prawda, dostawanie orgazmów co parę sekund. I to jest zupełnie oczywiste. Gdybyśmy byli inni, może by nas to zadowalało i uznalibyśmy, że wystarczy. No, zwierzęta... przynajmniej niektóre, prawda, nie tworzą kultury, nie tworzą sztuki, nie piszą, nie najprawdopodobniej nie myślą w jakiś wyszukany sposób, ale również pewnie prowadzą to życie całkiem przyjemne. Paweł słusznie zauważył, że ja tą definicję tak przedstawiłam, żeby ona była jakby no, obejmowała istoty tak zwane rozumne. To nie był mój pomysł, to był pomysł Henry Sidgwicka, ale oczywiście ja o przyjemności zwierząt mogę coś powiedzieć, ale najlepiej znam tą naszą, tak? To znaczy tą ludzką. I wydaje mi się, że ponieważ operujemy pewnymi pojęciami i te pojęcia coś dla nas znaczą, to znaczy właśnie te pojęcia normatywne, dobro i zło, chociażby, no to w tej definicji one są tutaj kluczowe. Właśnie dlatego, że jesteśmy istotami racjonalnymi i patrzymy na nasze życie własne i świat wokół przez tą sferę taką normatywną. My w zasadzie inaczej nie potrafimy. I dlatego myślę, że dla tej naszej przyjemności są one również kluczowe. Ciekawy wątek podjęłaś tej różnicy pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem. Przepraszam, że jeszcze się wtrącam, ale właśnie dzisiaj przeczytałem taki krótki artykuł Petera Jardenforsa, kognitywisty, filozofa szwedzkiego,
który pisze o najnowszych doniesieniach i dawniejszych na temat śmiechu u na przykład takich zwierząt jak małpa, szczur, czy nieprzymierzając słoń. One się też śmieją, kiedy je na przykład łaskotać. I to jest kwestia takiej komunikatywności, która jest przyjemnością też, tak? To znaczy czysta komunikacja na przykład psów bawiących się czy kotów bawiących się czymś tam, to jest sprawa też przyjemności i ona jest jakby ponadgatunkowa. Ja przepraszam, że się tak wtrąciłem z tymi zwierzętami, to ale... Wątek. Właśnie piszę dla Pawła artykuł na ten temat, także będziemy mogli kiedyś może porozmawiać na temat przyjemności. Okej, okay, przepraszam, to tak na marginesie. To w takim razie, Paweł, ostatnie słowo? No, dla mnie teza o tym, że przyjemność jest dobra, nie jest w żaden sposób kontrowersyjna. Dla mnie cenne jest to, żeby rozumieć stany. No to nie jest psychologiczne rozumienie, ale stany nasze, stany umysłu nazwijmy to, stany duszy, jeśli ktoś woli starszą terminologię, że one są odniesione właśnie do tego, jacy my jesteśmy. To, że jesteśmy akurat tacy, a nie inni, że mamy taką, a nie inną biologię, z taką, a nie inną przeszłością ewolucyjną, no musi być uwzględnione przez każdego etyka lub etyczkę, no bo inaczej to jest no, wypowiadanie się na temat, o istocie, o której nie ma się większego pojęcia, prawda? Natomiast ja myślę, że hedonizm w takim, że tak powiem, łagodnym rozumieniu jest dla mnie to, no myślę, że jest tezą łatwą do zaakceptowania. Hedonizm, który jest trudny do zaakceptowania, to byłby taki, w którym się mówi, że przyjemność jest jedynym i całym dobrem, które jest człowiekowi dostępne. Jeśli by ktoś, nie sądzę, żeby dało się obronić taką tezę, no, przykład z orgazmotronem jest chyba tutaj jednym z dobrym, choć z drugiej strony wiem, z lepszych, choć z drugiej strony wiem, że wiele argumentów jest właściwie, znaczy dyskusja często jest tutaj nierozstrzygalna. I mam wrażenie, że tam, gdzie się nie da rozstrzygnąć, czy jakieś stanowisko jest słuszne lub niesłuszne, można spróbować je ośmieszyć, tak jak zrobił to Woody Allen. Przyjemnie jest czytać Kasię. Pisze do ludzi, mimo że filozofia, mimo że antropologia, mimo że etyka. To jest to rzecz niezwykle dobrze napisana, moim zdaniem, i polecam wszystkim. No i bardzo dziękuję za tę rozmowę, krótką, ale kilka wątków udało się tutaj, myślę, znaleźć ciekawych. Mnie najbardziej zainteresowało to właśnie ta kontekstowość emocji, czy też przyjemności, kontekstowość i antropologia, która za tym stoi. To jest ten osąd, o którym tutaj tak mówiliście. Ja się wiele nauczyłem podczas tego spotkania. Bardzo dziękuję. Jeszcze raz profesor Paweł Łuków, Uniwersytet Warszawski, Katarzyna de Lazari Radek, Uniwersytet Łódzki. Dzięki wielkie. Bardzo dziękuję i zachęcamy do myślenia oczywiście. Oczywiście.